problem z aktywnością fizyczną na co dzień, potrzebny jest planer, który zrobimy w trzech krokach. Na początku nanosimy godziny swoich stałych zajęć poza domem, jak praca, szkoła czy przedszkole. Następnie dodajemy inne zajęcia, plastyka w domu kultury albo czas na własne hobby. Nie zapominamy o obowiązkach domowych, choćby o sprzątaniu swojego domu, wspólnie, całą rodziną, na przykład w sobotę. Wolne miejsca na planerze oznaczamy jako czas możliwej aktywności fizycznej. Taniec, fitness, piłka nożna, w weekend wspólna aktywność, może niedzielna wycieczka rowerowa. Sami zobaczcie, zrobiliśmy to krok po kroku. Teraz Wasza kolej. Powodzenia!